Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Trailout i kontynuujemy sobie naszą serię. Jeszcze nie zdążyłem opublikować poprzedniego odcinku. A zrobił się czarny ekran. A wyszła nowa aktualizacja i są nowe rzeczy. Ja chcę do garażu. Dawajcie mi go kartę, chcę bić baseballem w łeb. W jakiej one są klasie? Go-kart, go-kart. Formuła! Rajduwa, dlaczego ja nie mogę jej kupić? Off. O, rozpisałem sobie teraz cyfrykowo tutaj. Need more fans. Fanów więcej potrzebuję. Jedynka. Dobra, jeden wyścig i mam to. Tylko, dlaczego, gdzie jest ten go-kart? Autobus! Nie było go. Gdzie jest tu? W Rushu są nowe. Dobra, pokażcie mi te nowe. O, jak się super to przewija. Chyba wcześniej to się jakoś animowało. Nazwa update'u. Dobra. A co to za trasa? Czym ja tu mam jechać? Pojedźmy sobie tym. To jest dziwne. Jest w B. Z interceptorem. To sobie go naprawimy. Bo chyba drzwi mu brakuje, a już nie. Co to za trasa? A! Taki ten, tor, pod ten formułkę, raczej pod, jak się nazywa ten rodzaj pojazdu? Bolid, pod bolidy, właśnie. A ja będę sobie tutaj takim sedanem rodzinnym jechał. Ale fajnie, można rozjechać to. Aaaa! Tylko chyba jakąś karę za to dostałem. A nie dostawałem fanów za to, że potrąciłem. Jojko, jak się fajnie tymi autami jeździ po tym update'cie. A jak ja nigdy za bardzo nie przepadam za jazdą po torze takim asfaltowym, to teraz po tym update'cie fizyki jazdy to mi się całkiem podoba. Jaki fajny drifter poszedł. By się na kierownicy super grało, bo teraz by chyba by można faktycznie bardzo przyjemnie to kontrolować. Dość łatwo, co prawda. Ale by było. Wow. No nie fair, oni wiedzą, oni mają w skrypcie, jak mocno trzeba wyhamować, a muszę się tego dopiero nauczyć. Boże, tylko nie wiem, o co chodziło z tym... tymi go-kartami w informacji o update'cie. Ale to zaraz się dowiemy. Skończymy ten wyścig. Który się już zrobi troszeczkę nudny, więc teraz można by pojechać na czasówkę. Chociaż ten pojazd pewnie nie jest do robienia czasówek torowych. Wow. Wow, 290. Dobra. A, wypadłem. Kompletnie jeździć nie umiem. Dobra. Rekord osobisty wyrzucony. Bardzo ładnie to autko wyhamowuje. Tutaj taki driftik trochę koślawy, ale był. Przekładkę chciałem zrobić, a skończyłem poza trasą. Dobra. Gaz do spodu, jedziemy. Dobra, trzeba go troszeczkę ręcznym podcinać w takich zakrętach, bo mu brakuje. Ja chyba mam w ogóle ten koła rajdowe, więc ten drift jest taki, nie wiem jaki. W sumie nie wiem, jak to określić.
O, teraz fajnie, bez podcięcia. Oj, podciąłem, ale to kouponami. Bez podcięcia ręcznym. Fajnie w drifta wszedł. No, na strzałkę ciężko to się wychodzi z tego. O, poszedł. Jak dzik w żołędzie. Ura! Dobra, 280 dobiłem. Dalej nie, dalej się nie rozpędzamy. Bo to nic dobrego nie da. O! Nawet ten drift taki nie był już taki koślawy jak poprzednie. Zostało jeszcze jedno okrążenie. Muszę czasówkę by poprawić, jest 2-0. Ojejku, już poprawiłem. Po poprawianiu. Dziękuję, dobranoc. Idziemy, żeby dojechać. Nie podoba mi się, że oni tak słabo jadą. Co ja zrobiłem? Zamiast ręczny to ja nitro i... W drifcie nitro chciałem dopiąć. Szalony. Okej, ten teraz ciasny zakręt, żebym znowu nie wypadł. Przy 130 taki zakręt? Kurde. Ojejku, za daleko wyjechałem. Tego się nie spodziewałem, że mnie tak wyciągnie. O, zaraz będę miał ściganie. Przesadziłem. Trzeba uciekać. Doganiają. Znaczy czarny jeden. Torrent mnie dogania. Dobra, i dojeżdżamy i będzie koniec i wygrana. I będę miał fanów, żeby kupić sobie bolida i tutaj bolidem pojeździmy. Ciekawe jak na bolidach jest przyczepność. Ale mnie zastanawia bardziej, gdzie są te... kokardy, które widziałem. Wchodzimy na złomowisko i kupujemy bolida. O, jest kokard! Nagle się pojawił. Pewnie, że chcę kupić. Za 500? Jej, jak się to rozsypało. No, tu wyboru nie ma, trzeba po prostu poklikać wszystko. Chyba, że było można kliknąć finish i się wszystko samo kupi. Nawet opon nie mam do wyboru. No, nitro jest do wyboru, super. Ten zielony jest zbyt jaskrawy. Czarny spoko, ten domyślny. Dobra, finish. Mar 10. Gdzie my mamy tym jechać? Na jaką to jest trasę? Pewnie na to z bolidami. Tylko nie widać tutaj na tym ekranie. Jedziemy. Jakoś to można bić tym. Pał, ale nie wiem jeszcze jak.
Dobra, myszką klikamy. Ej, ale oni jadą autami. Co jest? Źle włączyłem. Jakiś monoklasa trzeba pojechać? Chyba tak. Dlaczego oni tak szybko ruszyli? Aha, bo wszyscy nitro pewnie odpalili. Ojejku, ale to będzie nudne. Jedna pomyłka i pojeździe. Ale fajne. Tylko trzeba ten jechać koło kogoś i wcześniej kliknąć niż ten ktoś. Oj, oj. A przy takim kierowcy jak ja to jest ciężko się zbliżyć. Przypominają się czasy Maluch Racer, gdy trzeba idealnie doklikać. To jest za długa trasa na taką zabawę chyba. A. Dobra, to było całkiem sprytne. Grzeni też odpalają tego baseballa od razu. Jutro widzę lepiej trzymać na przyspieszenie, bo ono tutaj niewiele daje. Odzyskiwanie prędkości tego jakby tylko używać. Później na prostej to jest taka monotonna już jazda. O kurczę. Wow, ktoś wjechał w te. Chociaż trochę tam przyspiesza. Takie wyprzedzanie tirów się robi, jak się nitro użyje na prostej. Bo tam o 2 km na godzinę. Oj, oj. Uciekł mi. Wow, jak ja go trafiłem? On miał taki zniszczony pojazd? Nice. Baseballem wysadziłem kokarda. Jestem czwarty, a byłem trzeci. A prawie ją trafiłem. Dobra. To już się patrzy w moją stronę. Jest Olek. Oni też cały czas nitro używają. O kurde. Dlatego jest tak ciężko. Ale ktoś nie ma kasku, a ja mam. Ale co z tego, jak i tak nie mogę dogonić, bo te pojazdy są identyczne. Nie chcę teraz mam tak jechać do końca? Ajajaj. Może poczekam się, potłukę z nimi. No szkoda by było teraz tylko tak podtrzymywać jazdę do końca, żeby być pierwszym i tyle. O właśnie, tak trzeba się bawić. Okej, coś się pouderzaliśmy, ale... Ups. Ups, 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 przekombinowałem. A teraz ktoś inny mnie dogoni. Przecież ja nie muszę wygrywać, tu chodzi o zabawę. To jest... dobra strategia. Dobra, tylko nie wiem, czy jego doganiać, czy komuś się dać dogonić i wtedy się tłuc. Łatwiej by było się dać komuś, ale może i jego dogonię.
Ale to z ognia. I on dość mocno psuje pojazd. Awesome. No chodź. Gazu nie trzymam. Wyprzedzaj. Rozwalony. Dobra, dawajcie kolejnego. Wkręciłem się. A ty, poszła szerzej. Bong. Kto tam jeszcze jedzie? Czerwone. Frau. O ty. Dobrze podjechała. Dobra, tym kilometrem na godzinę jeden więcej ją spróbuję dogonić. To troszkę skróciłem, ale nie wystarczająco. Trzeba będzie na zakrętach teraz próbować. Wow! O, to ta nowa, w ogóle nowa postać, ta Mia. Ona jest dodana w tym ostatnim update'cie z tymi go-kartami chyba. Albo w wcześniejszym. Ale na pewno to jest nowa postać. Silnik uszkodzony. Ha, to jest atak. Czyli ja nie muszę myszki trzymać. Faktycznie silnik mi się jara. Kurde. Ona tu będzie zwalniać? Aj, ale aż za bardzo. O, coś stuknąłem. Szybsza. Final lap, o kurde, muszę uważać, żebym czasem tu przypadkiem nie stracił pozycji i nie doje... Ojoj, to jest ogień. Oho. Dobra! Jest! Pięknie! Teraz się samemu nie rozwalić, bo autko jest na... bo gokart jest już na ukresu swojej wytrzymałości, a mogę teraz wjechać we wrak i będzie bardzo źle. A nie chcemy, żeby było bardzo źle. Ktoś tam chodzi, mogę go potrącić. Miałbym pewnie jakiś achievement. Tam też się ktoś kopci, ale fajnie, że dodali jakieś skrypty, żeby ktoś jeszcze tam wchodził i szukał ratunku. Jak to brutalnie brzmi. Ale w perspektywie takiej gry to jest genialne. Po to są takie gry, żeby taki wewnętrzny psychopata mógł się wyżyć. Dobra, continue. I zostało nam jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia. Ale fanów, no to na pewno za tyle honków dobrych. Tu, jest się z czego cieszyć. My cars. Bierzemy nowy bolid. Dziesięć koła. Super. Tani. Wrak. Ciekawe, czy tu będą jakieś do wyboru.
rzeczy. Czy to też po prostu... Nie, muszę wszystko przeklikać, naprawdę? Stwierdzili, że przecież to są dwa pojazdy, to nikt nie będzie płakał, że trzeba klikać. Nawet nitro jest jedno, żeby nie było co klikać, no. Kolorki. Fadów nie mam na inne kolorki, naprawdę. Dobra, to kończymy. I przejdziemy trzeci raz tą samą trasę, tylko już teraz autem, które jest do niej dedykowane i ma bazgroły na oponie. Nie ten guzik. Tu. Nie to. Chociaż to może być potrzebne. Bo nie wiadomo, jakby to wystartowało na tamtym. Zwłaszcza, że to jest klasa jakaś tam A, więc... tak? A chyba. No, w każdym bądź razie jakaś literka. Więc jakbym wystartował na tym, to by mogły być zwykłe auta. A to trochę nie ma sensu. Tutaj już trzeba tak jechać. Dobra, nie, jeszcze nie tak. Ja jeszcze muszę popatrzeć, jak oni się przewracają. Pamiętajmy, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że bolidy się zderzają, a tutaj to jest dostępne, więc trzeba na to popatrzeć. Do ile się tu buja? Dobra, złe miejsce do sprawdzenia tego wybrałem. Teraz będzie po moim stylu jazdy widać, że ja nigdy Formuły 1 nie oglądałem. Ani nie grałem nigdy w tego typu gierki. Z tym gatunkiem wyścigów. Trójka dopiero, ciekawe ile to ma biegów. Ale bez nitro na full tego nie sprawdzę i muszę na tej jednej prostej się ustawić do sprawdzenia tego. O, maksa tutaj. Ale nie mam nitro więcej. Tymi formułami by się fajnie jechało na tym. Z tymi formułami, tymi bolidami by się fajnie jechało na... tej trasie, co... Tam jest taka jedna, Skarowa. Tam są te profilowane zakręty i w ogóle. O, ile czas lepszy od tamtego autka. Przecież to jest trasa do tego auta typowo dedykowana. O kurczę, da się tu zadriftować. No ale boty średnio jeżdżą w tej klasie. Nie jest to dopracowane do nich. No, normalnie jadę i to jeszcze nawet kiepsko jadę. I oni daleko z tyłu. Nawet ich nie widać. No nic, nudy. Wracamy do menu i podpalimy jeszcze na tamtej innej trasie. Bo widać, że tu boty sobie nie radzą i tu nie ma co robić za bardzo. A wygrana w wolnych wyścigach to nie jest coś, co mi tu jest potrzebne do czegokolwiek. Monoklas. Która to była? Oto. Autodromo. Na tym będzie ciekawie z tymi pojazdami. To jest mniejsza trasa przede wszystkim, więc będzie szybciej się to skończy. A możliwe, że nawet nie będzie trzeba hamować. Oni jadą tak samo jak na każdym innym. Ojejku, ojejku!
Dobra, chcę zobaczyć, jak to fruwa. Okej. Niekoniecznie ja miałem fruwać. Dobra, mam połowę. Już się nie wygłupiam, już jadę. Też kierownica by była lepsza. Strasznie szarpie na strzałkach. A dość lekko naciskam. Spróbuję może nie na wsadzie, tylko na strzałkach. Ojejku. Ja wcale nie mam na strzałkach lepszego sterowania. Płynniejszego. Myślałem, że może będą moje palce czulsze, ale z prawej ręki. Może są, ale nie aż tak. Ej, ta trasa zdecydowanie lepsza do tych pojazdów. Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz, bo byłem szósty. Jur, leci. Jakie fruwa auto. Próbuję jechać w ogóle bez tego. Bez puszczania gazu. Co widać? Wyganiają! Oni jadą 200! Aaaa! Tam na tą górkę niepotrzebnie wjechałem i ono wtedy auto się odrywa. Traci przyczepność. Zresztą, że spoilera nie ma. Ja też nie wiem, czy on... Ojoj. Dobra, żyję. I nadal jestem pierwszy! O, tu też stracił przyczepność. Luhu, lecimy! Przyjechali pode mną. Jadę dalej! Ojejku. O, to jest dobra zabawa. Ojoj, to już koniec. No, ta trasa jest zdecydowanie lepsza do tych pojazdów. 428 czas. A teraz jaki miałem najlepszy? 19 sekund takim autem. Jeszcze nikt tym nie robił? Czy to trzeba wygrać, żeby zaliczyło? Czy to naprawdę był taki czas kiepski? Nie wiem. Nie wnikam teraz. No. Wszystko chyba co nowe, żeśmy przetestowali. Przynajmniej to, co ja zauważyłem, że jest nowe. Jak jeszcze coś zostało, to będę nadrabiał. A tymczasem komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.